Więc po prostu... chcę skończyć i tyle? I knew I recognized you. You're the one from the bar. I gotta pull myself together if I told you that much. All right. I'll go have a chat with Sophie. No, i tak trzymać. I w sumie to jest ciekawe, że on nas poznaje. No, teraz a... ta dwójka panów! Jakimś cudem nie! I może się widzimy codziennie praktycznie i... no, cały czas tak samo wyglądamy czy coś. Te same ciuchy, te same wszystko. Znaczy przypuszczam, że też może ewentualnie są oni jeszcze zdezorientowani, chociaż no nie wiem czym, skoro to już jest która szósta noc. Chyba, że to jest ich pierwsza? To znów trochę ich tutaj, nie wiem, los oszukał. I od razu im zarzucił poziom trudności hard tak naprawdę. Sorry. Więc o kim mówiłeś? Chased around by weird monsters. Well, go. There's another big one waiting to greet you tonight. Well, go. No, to ja idę temu czemuś, jakże oczywiście uścisnąć pewnie tego wielką dłoń. Z wielkim uśmiechem na moim ryju. What? O nie, uspokoił się! You're quite persistent. Your climbing skills are remarkable. I don't care what little speech you have. Hurry up! This is the 10th question. Do you think it's okay to lie if there's absolutely no chance that they'll find out? Okej, przyznam, że jeżeli chodzi o to pytanie, to miałem małe déjà vu, bo wydawało mi się, że ono mi się już na tym playthrough przedtem pojawiło, ale dla pewności przejrzałem sobie filmiki wszystkie poprzednie i okazało się, że jednak nie, tego pytania tam jeszcze w ogóle nie widziałem tak naprawdę, więc możliwe, że pamiętam je po prostu z jednej no, sesji próbnej może, którą tam może kiedyś odbyłem. Ale tak, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy w porządku jest kłamać, jeżeli nie będziesz przyłapany, to tu z kolei dla mnie odpowiedź jest prosta. Ja z moimi zasadami tak naprawdę, ja dalej nie mógłbym kłamać, po prostu nie mógłbym. Zresztą od tego zacznijmy, że ja no, nie potrafię kłamać. No ta muzyka tak na mnie działa, no nie wiesz ty? Ty nie słyszysz, co tu gra? No i tu z kolei jestem w zauważalnej mniejszości. O, kobiety jeszcze bardziej. Widzę, że... nie mieliby z tym kłopotu. Ja jednak miałbym takie, wiecie, wyrzuty sumienia z tym wszystkim. No i pięterko trzecie. I ostatnie dzisiaj. This is the final area for tonight. Observe the traps created by the enemy and stay calm. Ponownie doceniam, że nie używasz tego mima Keep Calm, bo jest bardzo nadużywany. No fajnie, nie dość, że ten irytujący gnojek wrócił, to jeszcze się z horroru urwał i w ogóle. Dobra zatem, oczywiście, no jak zawsze idziemy wzwyż. Na razie poziom jest bardzo szeroki, ale kojarzy właśnie, że ten dzieciak ma atak piłą, który dosłownie odcina niektóre kolumny bloczków od reszty poziomu, więc na to oczywiście trzeba będzie bardzo uważać. No dobra, czekaj, widzę trampolinę na środku i chętnie do niej bym się dobrał.
To sobie zajdziemy w taki sposób i tutaj wejdę. Okej. Znów się zaczyna od nowa Polska Ludowa. Czy jakikolwiek to jest kraj, gdzie się odbywa akcja tego. Tak, tam baw się dobrze tymi bloczkami. Tatuś ma trochę ważniejsze rzeczy na głowie. Jak na przykład ten checkpoint. Oj, chyba teraz będzie... O, właśnie teraz tak. Teraz jest ten moment, kiedy on odcina piłą kolumny bloków od reszty poziomu. Więc oczywiście, no jak widać, takie sterty czerwoności wszędzie tam, to tam nie należy stać. Oj, jeszcze tak, są te oto ostrza, którymi on będzie ciskał w późniejszej fazie tego poziomu. Więc kolejna insta-killująca przeszkoda, której muszę unikać. Bardzo niemiło, ale no jakoś muszę się z tym liczyć. Te dziecko, ty weź te. Weź to odłóż! To jest niebezpieczne, jeszcze się pokaleczysz. Albo co gorsza, pokaleczysz mnie. Ale czekaj, tu się może schowam. Dobra, to brzmi jak pomysł, który wyszedł całkiem dobrze, tylko teraz tak, muszę pójść na lewo. Nie, czekaj, nie w ten sposób. Weź to. I patrzę, gdzie jest ta piła, bo oczywiście ona może mnie jeszcze z boku tam pociachać, jeżeli nie będę ostrożny. Ona znów w tym ciska, serio? Dopiero co już to robiłeś? Nie nudzi ci się to? Panie szkrabie? Nie wiem, co mówię panie, ale... Nieważne. Nie, to nie wyjdzie dobrze. Właśnie te piły też trochę jest kłopotliwe, że one psują te bloki. Ale nie tyle piły, co po prostu te bloki, co on ciska tak naprawdę. A, może szybko to zdążę pchnąć i jeszcze wejść na górę. Nie wiem, czy zdążę, ale mogę próbować. Okej, więc poczekajmy. Jestem wyżej. Teraz to pchnijmy. I oczywiście cały czas pilnujemy się tego, gdzie są te nieszczęsne piły. Bo one też są mimo wszystko bardzo irytującą przeszkodą, na którą trzeba zawsze patrzeć, gdzie się ona znajduje. O kurde, to jest trampolina. Jak ja chcę tej trampoliny, żeby... Nie, nie, wow! Myślałem, że spadnę to właśnie, że spadnę na piłę prosto. Gdyby tak się stało, ale byłbym zły. Właśnie, propos tego, bądź ostrożny. Dobra, mogę te... myślałem, że zdążę jeszcze tutaj może ten blok utrzymać. Jeszcze spróbuję? Nie, nie zdążę. To niestety, ale nie ma prawa bytu. Tymczasem kolumna z prawej się odpina od reszty. A ja już powoli, nie, powoli już się gubię. Kurde, ta trampolina, mimo wszystko, nie, może jednak ją sobie bardziej przesunę na prawo. Gdzie ona jest? Jest tutaj. Więc pchnijmy co? Pchnijmy jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej! Kurde, jestem trochę blisko dołu niestety i to mnie martwi, ale chyba chociaż skoczę... Okej, skoczę w górę. W miarę wysoko. Ta trampolina jednak była dla mnie zbyt ważna, żeby ktoś ją przegapił. Była stosunkowo łatwą metodą na wyjście no, z takiej trochę trudnej sytuacji. Czekaj, mogę też tędy iść. Czekaj, gdzie są... Nie! Dokładnie, nie ma czasu na śmierć. Dobra, tu patrzę uważnie, gdzie co jest. Jako wielka szkoda, że ten checkpoint był tak daleko na dole, za mną. Tymczasem wejdźmy tutaj. Nawet olewam to, że to jest bomba. Jako to jest jak takie zdanie, którego na pewno by się nie usłyszało, nie wiem, jakimś wojsku czy czymś takim, takim miejscu, że... mam gdzieś, że to jest bomba. Ta, coś czego na pewno nie powie Saper w swoim życiu. Dobra, to jakoś się może zmieszę, ale czy uniknę tam tych pocisków? Z czego tam podobnego, jak to inaczej można nazwać.
Dobra. Tu znów widzę trampolinę. A nawet dwie. Przyjrzyjmy się. Co to... Ojej, o, gdybym w to skoczył! O, jak gdybym ja w to wskoczył! O, to byłoby takie słabe! Jak ja się cieszę, że to wykaczyłem. Nie, tutaj jeszcze nie dosięgnę. Muszę bardziej na prawo. Tu dostanę? Dobra, mogę tutaj. To mi wystarczy. Okej, tu też postępy jakieś są. Tu mogę nawet się trochę zrzucić, ale muszę znów na te piłę uważać. No tam na górze się stawialiście, proszę, dziękuję, bo tak trochę to było niepokojące, że nade mną nic nie ma, żadnych drzwi, nic, co? Tak mnie te sny oszukują, że obiecują mi wyjście, zbawienie, a tu nagle nic, co? Dobra, znów trochę uważamy na to, co się dzieje wokół nas. Znów trochę nie pomaga niepokojąca duża ilość bloków tych skruszonych, ale widzę chociaż wyjście z tego. Przeczekam to. Jak na, kurczę, jakieś jezdnie czy coś na pasach. No, tam czekam na ciebie. O, utknęło w tamtym miejscu, więc dobrze. Przypuszczam, że mogę z tym działać. Rany, czemu te piły są wszędzie? Ja tylko chcę do wyjścia! O co chodzi z nimi? O to, że chcecie, by się czuł źle z tym, że ja piję zbyt dużo i że... O, piły, bo on pił. I teraz dostanie za swoje, czy coś podobnego, nie wiem. Aborcja! Aborcja! Rozpocząć operację aborcja! No! Noc jest moja! To dziecko nie jest moje! Mam w nosie, że brąz żyje. No, może nie do końca, bo dwa razy zginąłem, ale żyje. Cześć. Jeszcze chyba tego trochę było na podłodze, to nie wystarczy, obawiam się. They're after this. What is it? Cake? Well, who did you get this from? How did ants get here so damn quick? It's the cake Catherine brought me a while ago. Oh, I've got a real sweet tooth is all. Wait, really? So do I. So, when did you get here? What, like you forgot? Jak każdej nocy! So I hurried right over. Huh? When did I tell you that? I guess my memory's a little fuzzy. Aww, you always say that. Relax, you worry too much. Trust me, you are just fine, baby.
Well, gee, thanks. Oh, yeah. I don't have time today. Ah! What is it this time? It's that horror movie I told you about. This is the last week they're gonna be showing it in theaters, remember? What movie? I don't know what I'm gonna do if I miss it. Yeah, okay. Can we wait till tomorrow? I've kinda got some stuff to take care of today. Yay! All right! Hey, this will be our first real date! It'll be so much fun, don't you think? I am totally lost here. Ugh. Yes! Okej, okay, przyznam, akurat ten moment, kiedy się Kaśka podjarała tym filmem, był nadzwyczaj uroczy. Ten śmiech, powiadam wam, tak działa po prostu. Nie wiem. Look, I've got to ask you something. You know what I'm talking about, right? Huh? Don't you have anything to tell me? Vincent, what in the world are you talking about? All right, I'm just gonna come out and say it. Wait, listen, what's going me. On? I heard something the other day. What did you hear? Something from an acquaintance of yours. What? Who? Well... Do you know a guy named Steve? Steve? Yeah. I don't know anyone named Steve. Wait, what? You don't? No. No? Not even one? Like I said, I don't know any Steves. Well, how could you not? I mean, Steve's a pretty common name, right? I did meet a Steve yesterday. Ona miała z jakichś 10 różnych wyrazów twarzy, kiedy myślała o tym Steve'ie. I think. Son? How old is he? 2 months maybe? She'd just come back from the hospital. No, not him. Don't you know any other Steves? Huh? Well, I'm sure I do if I check. You mean you have to check and see if you know anybody named Steve? I guess so. Look, what is this all about? Well... Speak up and tell me. Who's Steve? Some friend of yours? What are you getting at? Well, you know, if you don't know, then let's just drop it. But you sure you don't know him, know Steve? Nie tak to się robi. Why do you keep asking me that? I told you, I don't know. Sorry. Never mind. Huh? Oh. What is going on? Did I get the wrong girl again? I can't think of anyone else. I'm glad to hear Catherine's not cheating, but this is not good. Maybe I should just tell her. No, then she'll think I'm taking some random guy's word over hers. Shit, what can I say to make her believe me? Well, it's a good thing you don't know him. There's this asshole at my work who said he might know you. So, Huh? Are you okay? You've been acting weird lately. You're pale. You say things that don't make any sense? Yeah, well, you know what? There's a lot of stuff that doesn't make sense lately. Like the future and everything. I don't get it. What do you mean, you don't get it? Well... What part of our future don't you get? That's not what I meant. I mean, I'm worried about work.
It's a new job and all, and having problems with the client, so I'm tired. Wracamy do tej potańcówki. O Boziu, ta rozmowa też mogła pójść na 1000 różnych sposobów lepszych, ale w sumie też mogła pójść gorzej. What do they say? What are the words? You know what? It's not important. Just forget it. Okay, but... Look, Vincent. You're not hiding anything from me. Are you? Shit, I'm making her worry. She says she's getting weird texts. I have to reassure her somehow. Come on. Keeping anything from you. Well, you've got to go back to work, right? I do too. I should go. Huh? Oh, okay. I'll call you. Frany. Czy tylko mi się tak wydaje, czy ta rozmowa była taka wyjątkowo niezręcznie poprowadzona? Yeah, well, I asked around. No ale Catherine też go nie zna, jedna i druga. Well, yeah, of course I did. And that's the quickest way to split up, right? Yeah. But what do you mean nobody knows me? Well, that's exactly why I called. Look, why don't you just tell me something about the girl you called me about? Like, what does she look like? No właśnie, mam dwie opcje i żadna póki co nie potwierdza twoich tutaj słów. Sorry, but you got the wrong guy. What? I know a girl named Catherine, but it's somebody different. What? Don't you try to fool me. Look, the Catherine I know, she's white. It can't be. I mean, she told me about you herself. It's a different person. I don't blame you for all this, but please just leave me alone. What's going on? But where's my Catherine? How should I know? But she's all I have now. I'm already divorcing my wife. She came into my life suddenly, and then I just... I'm sorry to hear that. I'm going crazy. It's gonna come for me, and I... Look, I'm the one going crazy here. I won't call you again. So leave me alone, okay? Wait, no, don't hang up. I still have... What the hell was his problem? Więc na końcu żadna z nich nie miała Steve'a. To jakoś poszło, chociaż niewiele w sumie tłumaczy. Jako wciąż nie, po prostu nie wierzę w to, jak po prostu dziwnie poszła tamta rozmowa z Katarzyną. Jeez. Seriously? Well, lucky for you, this was just some dumbass's mistake. World's full of troublemakers. No ale brzmiało, jakby jego sytuacja była podobna trochę do naszej, tak czy siak. Przypadek? No way. He has to be mistaken. You guys better be careful too. Haven't you heard the rumor? Oj, znów zaczynasz. They say all the men who died were cheaters. So they were cursed. Just get your ass back to work. Vincent isn't cheating anymore. There's nothing to worry. Skończ tak gadać, bo twój pieprzyk znika i pojawia się cały czas. I've got no choice but to accept it. Well, look, when you feel guilty, sometimes you want to be punished. You know what I mean? But this curse stuff is just crazy. It's not rational. Grow up, man. Besides, there are plenty of other ways to die in your sleep. Plus,
plus. Well, you know, I've sort of... No, ja sobie ostatnimi czasy sobie trochę często naciągam mięśnie w łydce podczas snu. To jest prawie jak śmierć. Said something. I'm going crazy. It's gonna come for me, and I... What's going to come for him? Am I missing something important here? Anyway, this is about you, Vincent. What are you gonna do? Huh? Oh, my nightmares were all caused by this trouble. But they forced me to realize something. Which is? I took everything for granted. Up until now. I feel like now, I remember what I've always held dearest to me. Sounds selfish to me. Really? I know, but I can't betray the person who's been with me all this time, despite who I am. I can't lose her now. Yeah, that's the spirit, Chief. Then maybe you shouldn't be here drinking right now. Well, yeah. I've got something left to do. Need to change my focus. I see. Hey, beer me. Sure, let me get that for you. Yeah, that's right. Let's get to drinking while we're thinking. Your treat. Yeah, right. O, okej, panie zegarze, możesz przestać. Chcę już być w barze, okej? Dziękuję. 21. Ojejku, przez chwilę myślałem, że dosłownie ta sama godzina jest w tym, w realu, ale nie, patrzę, że jest akurat 20:27, kiedy to teraz właśnie nagrywam. A więc dobra, znów jesteśmy tu, gdzie zawsze. I znów tak trochę nie wiemy, co robić z samym sobą. W tej całej sytuacji, chociaż małe kroczki robimy. Steve został wykurzony, bo się pomylił Fagas. Co do tej Catherine tam jakiejś tam, z którą chodzi, która nas niby zna. Więc to się chociaż wyjaśniło, ale co dalej się stanie, to nawet nie śmiem w ogóle tak przypuszczać. Ale cóż, zobaczymy oczywiście następnym razem, w tym Zagrajmy Wy. Ale póki co, dziękuję za uwagę, CDDZO, na razie i cześć.